To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj przed nami książka Przygody Jerza Szymona. Wiosna, lato. Wydawnictwo Literatura. Cześć, Natalka. Cześć. O czym mówi ta książka? Że mama z Jaszykiem Szymonkiem zaspali na wiosnę. Zaspali, tak? Przegapili początek wiosny. No ale jak już się obudzili, to co było dalej? Spotkawali różne zwierzątka, na przykład podsiadę, psa, kota. Ta książka bardzo ładnie uczy, jakie są zwierzątka, jakie są rośliny, na przykład na łące, tak? Tak. I jakie mieli przygody? Fajne. Że spotkali myszka, która dużo wiedziała, i krówki spotkali. Tak, wszystkie zwierzątka, które cieszyły się z tego, że nadeszła wiosna. Powiedz mi, ty się cieszysz, że wiosna idzie? Tak. A możesz mi powiedzieć, czym się różni wiosna na przykład od zimy? No bo wiosny to wszystko kwitnie, budzi się do życia, a zima dlatego, bo wtedy trzeba się bardzo cieplutko ubierać, i tam padają płatki śniegu, a wiosnę nie padają płatki śniegu. A jaką ty wolisz bardziej porę roku, na przykład wiosnę czy lato? Lato, no bo nie trzeba się w ogóle ubierać. Coś tam trzeba ubrać na siebie, ale my o wiele mniej na przykład niż w inne pory roku. No po prostu trzeba założyć buty i iść już na podwórko. Tak. Ta książka jest podzielona na dwa podrozdziały. Jeden mówi właśnie o wiośnie, a drugi mówi o lecie. Zarówno w jednym, jak i w drugim mama z Jerzykiem poznają przeróżne zwierzątka. A jakie zwierzątko najbardziej ci się podobało, które poznali? Myszka. Myszka, tak. Myszka była mądrym zwierzątkiem. Dużo wiedziała. Na przykład jak Jerzyk Szymonek ją zapytał, co to jest kosmos, to ona mu powiedziała, co to jest kosmos. A ty wiesz, co to jest kosmos? Tak. A co? Że tam latają kosmonauci. Kosmonauci? Tak. I tam są planety i cały jest kosmos czarny i tam są białe gwiazdy. No to dużo wiesz. Tak. Słuchaj, mieli również niebezpieczne przygody. Na przykład spotkali żmija. Tak. A ty też widziałaś żmija, jak byliśmy w górach? Tak, ale ona nie żyła, a w Jerzyku Szymonku ona żyła. Tak, my widzieliśmy martwą, a tu była taka żywa. Tak. Słuchaj, jak ci się w ogóle podobała ta książeczka? Jak ci się ją czytało? Fajnie. A jaki jest ten Jerzyk? Jest bardzo miłym zwierzątkiem i prawie niczego nie wie. Tak, że inne zwierzątki wiedzą prawie wszystko, a Jerzyk Szymonek nic nie wie. Jest taki malutki. Tak, a mama uważa go za już dużego. No, książka super. Bardzo fajnie się nam czytało. Akurat zaczęła się wiosna, więc fajnie sobie taką wiosenną książkę mieć na półce. I ta książka dużo uczy o przyrodzie. Tak, dużo uczy o przyrodzie. I ma fantastyczne, kolorowe, duże ilustracje na całe strony. Zgodzisz się ze mną? Tak, tylko na jedną jest strona, ale kolorowe i ładne.
I nawet nic nie jest pokolorowane na biało. Tak, że wszystko jest kolorowe, bo wiosna jest taka kolorowa. Wiosna jest przepiękna, szczególnie poza miastem, gdzie widać to na przykładzie łąk, drzew. Tak, a w zimie jest prawie wszystko białe, no bo tam sypie bardzo dużo śniegu. Tak, a tu jest wszystko w tej książce kolorowe i to nam się bardzo podobało. Zgodzisz się? Tak. Polecisz tę książkę swoim kolegom, koleżankom? Tak. Polecę, bo była super. To się bardzo cieszę, że spodobał ci się ten jeżyk. To dziękuję za wywiad. Proszę.